zorganizowana pierwsza linia, kombinacja i podwójny blok. Dostała druga linia, jeszcze troszkę za wysoko wystawa. To była Saori Kimura, a teraz bardzo szybko rozegrana piłka do Walewskiej, a więc ona teraz prowadzi w swoim zespole jako najlepiej punktująca, a także daje kolejne oczko Brazylijkom, które zmierzają pewnie po wygraną. Szela i Walewska grają najrówniej w dzisiejszym meczu, trzeba przyznać. 19 do 11 przyjmuje Saori Kimura, teraz Fabi jeszcze wybroniła ten atak. Pogubiły się Japonki, ale też Brazylijki nie spodziewały się, że taki obrót przybierze ta akcja. Jest punkt Tajimi. Ja wiem, że to była bardzo ciekawa akcja, którą ja sam preferuję, że jeżeli piłka jest przebita na rozgrywającą, rozgrywająca wystawia pierwszą piłkę od razu do atakującej na lewy atak. Jeżeli skoczy blok podwójny do niej, ona powinna oddać go na środek. I tutaj była taka sytuacja, tylko że to oddanie piłki było już prawie po drugiej stronie siatki. Kolejny punkt teraz zdobywa Tajimi, 13 do 19. Bo to jest też szkoła charakteru dla drużyny japońskiej. Odrabiać straty z takim mozołem przy takiej przewadze drużyny brazylijskiej też w jakiś sposób pomaga drużynie. No i teraz trener Gimaresz. Przemek, ale nie się szkolą kiedy indziej. No, tutaj my potrzebujemy szóste miejsce mieć. No. Nie możesz nam mówić coś. Nie podejrzewam, żeby w interesie Japonek było zapewnić Polsce szóstą lokatę. Na pewno nie, bo spotkamy się na interkontynentalnym z tym, tylko że ja uważam, że one jako najlepszy zespół azjatycki, nieważne jakie miejsce zajmą na interkontynentalnym, i tak się kwalifikują, bo Chinek nie ma na... No właśnie, zwróćmy też uwagę na to, że w tym turnieju interkontynentalnym będzie walka o trzy miejsca na igrzyska, ale będzie też walka o tę czwartą lokatę dla drużyn z Azji, gdzie wystąpi m.in. Tajlandia, Kazachstan, reprezentacja Korei i Japonii. Najlepsza azjatycka, nieważne które miejsce zajmie, ale jeżeli będzie najlepsza azjatycka, kwalifikuje się też na olimpiadę. Więc poznamy stamtąd cztery drużyny, cztery ostatnie drużyny, które uzupełnią stawkę drużyn olimpijskich. 13 do 19, teraz Fabi z kłopotami, ale teraz Paula bardzo mocno, Miyuki Takahashi jednak w obronie. Dobrze spisał się Fofao. Do kogo? Do Pauli. No i teraz już bardzo mocno. 20 do 13. Paule i Szyle to moglibyśmy jako siostry wziąć, nie? Bardzo podobne do siebie. Co masz na myśli, bo... No bardzo podobne do siebie są, no. Rok różnicy pomiędzy tymi zawodniczkami. A teraz widzimy punkt dla zespołu japońskiego. No Tajimi sama nie może uwierzyć, że sędziowie obdarowali jej zespół punktem. Zobaczmy. Była pewna, czy to spadło w boisko, czy w aut. Rzeczywiście piłka była w aucie. Jeszcze Fofao jako kapitan zespołu usiłuje wyjaśnić całą sytuację. Nie zmienia to jednak decyzji sędziów. W tej sytuacji 14 do 20. Fabi czekała, czy ta piłka spadnie poza boisko, czy też nie oceniła, że trzeba ją jednak przyjmować. Sasa drugi raz blokują Japonki. Nie mogą przebić się Brazylijki. Za trzecim razem już na drugą stronę, ale jeszcze nie jest to atak kończący. I teraz dopiero świetnie zrobiła to Walewska. 21 do 14. No już tutaj się nie może nic tam stać. Ale... To był pojedynek Dawida z Goliatem. Możemy ruszyć po fanfary. To był pojedynek Dawida z Goliatem. Rozgrywająca drużyny japońskiej. Przypominam, 1,59 m, a środkowa drużyny brazylijskiej 1,90 m. Teraz Japonki jeszcze zdobywają punkt. Cieszy się Rika Araki. Zobaczmy, a tutaj jaka świetna obrona Saori Kimury. To przede wszystkim zasługuje na uwagę. Japonki właśnie w ten sposób zdobywają masę punktów po niesamowitych obronach, po wyciągniętych piłkach końcami palców. 15-21, teraz Brazylijki. Mylą się było bez bloku. Sasa w takim razie nie zdobywa punktu dla swojej drużyny. Japonki łatwo się nie poddają, jak widzą państwo, do końca starają się walczyć o zwycięstwo w tym czwartym secie. No i teraz
Fabiana posyła piłkę w aut, ciasno po skosie atakuje, ale daje tym samym kolejne oczko drużynie japońskiej. No, Brazylijki muszą troszeczkę bardziej precyzyjnie atakować. Teraz jest aut, nie, teraz jest zepsuta zagrywka. Ale była bardzo niebezpieczna, milimetry była zepsuta. Tak troszeczkę oglądał reakcję. Wyglądała nasa. Tak troszeczkę oglądał reakcję zawodniczek, więc nie do końca jesteśmy pewni, co jest w danej sytuacji. Piłka przechodząca korzysta z tego drużyna japońska, więc jest 18-22. Mogło być już 19-21. Strasznie. W podobnych sytuacjach dekoncentrują się Brazylijki. Kanoyama pojawia się w drużynie japońskiej. Zobaczmy, to jeszcze kilka piłek. Wymagają dużej koncentracji od zawodniczek Fabi. W przyjęciu na środek Fabiana nie kończy, ależ Japonki bronią. Teraz już nie dają rady, piłka źle przechodzi nad siatką. Poza antenką, 23-18. Zmiana powrotna, Miyuki Takahashi wraca, Kanaoyama wędruje z powrotem na ławkę, jeszcze dwa oczka, no zobaczymy, czy Brazylijki doprowadzą tutaj do jakiegoś horroru, czy też same pewnie zakończą to spotkanie. Yuko Sano, ona w przyjęciu, wyblok, mogą grać Brazylijki, mogą teraz zdobyć 24 punkt, jeszcze nie teraz. Takeshita tam popracowała w obronie. I po raz kolejny zespół japoński, ale jest skuteczny blok Fabiana po tych nieudanych atakach. Rewanżuje się bardzo dobrym blokiem. Mamy więc piłkę meczową. Brazylia przed szansą wygrania tego spotkania i ustalenia ostatecznej kolejności tabeli Pucharu Świata. Yuko Sano na przyjęciu Japonki. Muszą uznać wyższość bloku, tym razem Shaili, a więc Brazylia wygrywa 25-18. W całym meczu 3-1. Polska na 6. miejscu w tabeli Pucharu Świata. Przeliczyłeś, na pewno. To cieszymy się bardzo, dziękujemy Państwu. Andrzej Niemczyk, Przemysław Iwańczyk, zapraszamy na kolejne mecze Pucharu Świata, ale już w turnieju mężczyzn. Do usłyszenia.